Korfu. Tak jak Ania obiecała. Tak jak Ania wam obiecała, tak jest Korfu. Wieczorem na YouTube. Zapraszamy. Sklep w kościele. Cześć. Cześć, ładniaku. Widzieliście samoloty, teraz szukamy hotelu, bo musimy gdzieś spać. Idę po napoje i parę słów dla niedowiarków. Bo niedowiarkowie mówią, a nie wolno podróżować, bo układ planet, bo trzęsienia ziemi, bo nowa fala ptasiej grypy, bo wojna. Słuchajcie, jak ja miałbym tak myśleć, to ja bym nigdzie nigdy nie poleciał. A ja w COVID-zie też latałem. Jak będziecie tak czekać, to mało czasu wam zostanie na życie. Trzeba podróżować tu i teraz. A co będzie, to i tak będzie. Pewne rzeczy są zapisane i się muszą wydarzyć, żeby ludzie się obudzili. Chociaż większość po COVID-zie i tak się nie obudziła. Miłego dnia. Takie selfie. Nene. Korfu Old Town. Stare miasto.
Podoba się? Dopiero wyszliśmy, to nie wiem. Pierwszy rzut oka, podoba się czy nie? Ładnie. Inaczej, nie? No. Inaczej niż stali, nie? Inaczej niż na Krecie. Korfu jest całkiem inny, pamiętajcie. To nie jest Kreta, ale ten. Jak porównujesz te dwie wyspy, to ciężko porównać, ale chyba Kreta zawsze wygrywa. Tutaj zjeść. Chcesz sok czy nie? Inna wieża. Kościół jest tam. All wooden stuff, handmade. Siadamy tu? Pierwszy dzień w Korfu, podsumowanie. Mów, podoba się czy nie? No ładnie to stare miasto. Fajne kamieniczki, uliczki, nie? Super. Inne niż Kreta, nie? Bardzo ładne, przyjeżdżajcie, ale... Klimatycznie bardzo, no. Fajnie. Jest jak we Włoszech, nie? No. Właśnie. Ale Kreta jest inna. Tu jest więcej zielonego, ale sklepów też jest więcej. Nie, tych uliczek tu jest, kurde, to cały dzień więcej niż w Hani, tak nam się wydaje. Tak. Ale to chyba dlatego, że tam macie Hanio, Retybno, Heraklion, a tu jest tylko Korfu. Korfu miasto i Korfu wyspa. A macie Kretę wyspę, a Hania miasto, nie? To... W każdym razie dzisiaj kończymy film numer 1. A jutro fajne plaże i Ancient Palace, czyli starożytny pałac i najlepsze plaże na Korfu, to będzie część numer 2. Do widzenia.